Tematem naszego spotkania jest zbrudni z siedmiu grzechów, a tak naprawdę jeszcze bardziej tematem naszego spotkania jest cnota przeciwstawna drugiemu grzechowi. Przypominam, że na podstawie Pisma Świętego tradycja Kościoła wylicza siedem grzechów głównych, z których wyrastają różne inne. I to są pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo. Ale trzeba oczywiście o tym pamiętać, że jako przeciwstawne tym grzechom są właściwe cnoty, dobre dyspozycje, zalety duszy. Jeśli chodzi o pychę, to pokora, najważniejsza cnota. I z niej wywodzi się kilkanaście innych, z pokory. Druga chciwość przeciwstawna, hojność, szczodrość, szczodrobliwość. Przeciwieństwo skąpstwa właśnie. Trzecia, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Moi drodzy, tu umiarkowanie, właśnie powściągliwość, także różne formy postu, przemyśliwość, zazdrość, to właśnie łagodność, nieczystość, to skromność, czystość, lenistwo, pracowitość i gniew, to też życzliwość, dobroć, przeróżne inne właśnie jeszcze cnoty. To tak dla przypomnienia, zwłaszcza jeśli chodzi o te cnoty przeciwstawne. Dzisiaj przez te kilkanaście minut poruszę kwestię hojności. Moi drodzy, tak jak to było mówione, naszą myślą przewodnią będzie tekst biblijny. Kilka dni temu, dokładnie w sobotę, wybrałem na adoracji. Moi drodzy, teksty przyszła mi na pamięć tekst tym razem z Nowego Testamentu, z Dziejów Apostolskich, które to tekst nigdy nie jest czytany w czytaniach ferialnych czy letnim cyklu. Wiemy, że moi drodzy, tak ponad 80% Pisma Świętego, Starego i Nowego Testamentu jest rozłożone na 3 lata. Przez 3 lata w liturgii, w czasie mszy świętej jest przeczytane tak blisko 90% Pisma Świętego, natomiast są teksty, które nigdy nie są czytane. No tak po Soborze Watykańskim II to rozplanowano, gdzie czemu te teksty, no po prostu gdzieś tam się może nie zmieściły, może są jakieś nietypowe. Na pewno nie z tego powodu od razu mówię, że ktoś tu chciał ukryć jakiś tekst Pisma Świętego, bo jest dostępny dla każdego. I dzisiaj w ramach grzechu chciwości, cnoty przeciwstawnej, hojności wybrałem, moi drodzy, 11 wersów z 5 rozdziału Dziejów Apostolskich świętego Łukasza. To jest opowiadanie o Ananiaszu i Safirze. Czy ktoś może zna ten tekst, kojarzy? Tak jak przeczytałem teraz tytuł, Ananiaszu i Safirze. Nikt nie zna. Skupmy się zatem, jeszcze bardziej w myślach o prośbie Ducha Świętego, byśmy przeżyli to wydarzenie. Z Dziejów Apostolskich świętego Łukasza. Pewien człowiek imieniem Ananiasz z żoną swoją Safirą sprzedał posiadłość i za wiedzą żony odłożył sobie część zapłaty, a jakąś część przeniósł i złożył u stóp apostołów. Ananiaszu, powiedział Piotr, dlaczego szatan zawładnął twym sercem, że skłamałeś Duchowi Świętemu i odłożyłeś sobie część zapłaty za ziemię? Czy przed sprzedażą nie była twoją własnością, a po sprzedaniu czyż nie mogłeś rozporządzać tym, coś za nią otrzymał? Jakże mogłeś dopuścić myśl o takim uczynku? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Słysząc te słowa, Ananiasz padł i wyzionął ducha. A wszystkich, którzy tego słuchali, ogarnął wielki strach. Młodsi zaś mężczyźni stali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. Mniej więcej po 3 godzinach weszła także jego żona, nie wiedząc, co się stało.
Powiedz mi, zapytał ją Piotr, czy za tyle sprzedaliście ziemię? Tak, za tyle, odpowiedziała. A Piotr do niej, dlaczego umówiliście się, aby wystawiać na próbę Ducha Pańskiego? Oto stoją w progu ci, którzy pochowali Twego męża, wyniosą też Ciebie. A ona upadła natychmiast w jego stóp i skonała. Gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą, wynieśli ją więc i pochowali obok męża. Strach wielki ogarnął cały Kościół i wszystkich, którzy o tym słyszeli. Wiele znaków i cudów działo się wśród ludu przez ręce apostołów. Trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona. Oto Słowo Boże. Moi kochani, zanim przejdę do krótkiego omówienia chciwości i hojności, chcę wyjaśnić, że ten tekst o Ananiaszu i Safirze z Dziejów Apostolskich z 5 rozdziału rozgrywa się w klimacie tuż po zesłaniu Ducha Świętego, kiedy następuje wręcz eksplozja nowych wyznawców Chrystusa. Bardzo wielu ludzi w Jerozolimie, rzecz dzieje się w Jerozolimie i przyjmuje chrzest. Wielu ludzi jest bardzo umocnionych przez Ducha Świętego, co dopiero zesłanego. Ma miejsce tak, że nie ma w ogóle żadnego kościoła, nie ma w sensie budynków, religia jest prześladowana, apostołowie i uczniowie Pana Jezusa jeszcze bardziej nasilają się prześladowania. Mamy jeszcze do czynienia, kiedy Szaweł z Tarsu jest takim szefem w Jerozolimie i prześladuje, zabija chrześcijan, jeszcze jest przed nawróceniem. I moi drodzy, wielu ludzi chce dla rozdawania jałmużny dla chrześcijan, w ogóle dla tego, żeby usprawnić głoszenie Ewangelii w różny sposób, żeby ci, którzy są też wykluczani między innymi ze wspólnoty żydowskiej, pozbawieni środków do życia, żeby mieli za co żyć. Więc wielu ludzi sprzedaje nawet swoje ziemie, majątki, żeby dawać na utrzymanie właśnie ludzi, którzy nie mają jak przeżyć, w związku z tym, że przyjęli wiarę w Chrystusa. I Łukasz opowiada o Ananiaszu i Safirze, którzy zadeklarowali się publicznie, że sprzedają swój majątek, natomiast cały, i przyłączają się do Chrystusa, przyjęli chrzest. Natomiast ta scena jest bardzo, można powiedzieć, drastyczna, bo oni zostają, jakby tak w cudzysłowie, na pokaz ukarani przez Ducha Świętego, Ducha Prawdy, że oszukali apostołów, oszukali świętego Piotra i zachowali część dla siebie. Oczywiście to opowiadanie nas poucza, że nie dlatego, że oni nie przekazali tego w całości, ale dlatego, że po prostu wcześniej zadeklarowali, co innego mówili, był rozdźwięk, było kłamstwo, było oszustwo w ich sumieniu, a publicznie uchodzili jako takich ofiarodawców. Taki jest kontekst, moi drodzy, żebyśmy się też tym tekstem nie gorszyli, a z jednej strony, żebyśmy widzieli, że on bardzo prosto dotyka sumienia każdego z nas, sumienia mojego, kapłańskiego i każdego, żebyśmy po prostu byli uczciwi nie tylko w sprawach materialnych, pieniężnych jakichś, ale w ogóle uczciwi w sumieniu. Bo Duch Święty jest Bogiem, który wszystko wie, wszystko widzi, który także daje ogromny pokój, kiedy jesteśmy uczciwi przed Bogiem. Dlatego tak wielcy grzesznicy, którzy spowiadają się nieszczerze w różnych sytuacjach, doświadczają ogromnego niepokoju sumienia. Niepokoju sumienia, wyrzutów sumienia, nakłada się kłamstwo na kłamstwie. Także jeśli chodzi o relacje pieniężne, jakieś rozliczenia, podział majątku, no przeróżne sytuacje, czy nawet najdrobniejsze jakieś rozliczenie, gdzie ktoś komuś coś tam przekazał, a ktoś inny coś tam zabrał dla siebie. No, sytuacje mogą być przeróżne. Dlatego warto ten 5 rozdział Dziejów Apostolskich sobie rozważyć, przeczytać, zwłaszcza jako początek. A ja Was jeszcze dzisiaj przy okazji zachęcam do tego, żebyście weszli w klimat Dziejów Apostolskich. Na przykład się umówmy, że do następnego naszego spotkania, które będzie dopiero za kilka tygodni,
żeby przeczytać i Księgę Mądrości Syracha ze Starego Testamentu i przeczytać Dzieje Apostolskie w całości, bo owoce tego będą niesłychane. Moi drodzy, kilka teraz myśli o chciwości i o hojności w kontekście tego właśnie fragmentu tej parykowej. Chciwość jako drugi grzech główny to jest wielka niewola pragnień. Pan Jezus mówi: uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia. Chciwość pochodzi od słowa chcę, ale to jest znacznie więcej niż chcę. To stan posiadania i pragnienia różnych dóbr materialnych, ale nie tylko. Bo może być chciwość związana w odniesieniu do relacji, do jakiejś osoby, do jakichś osób i w cudzysłowie takiego posiadania, trzymania na, załóżmy, na sznureczku, w jakiejś tam zależności takiej niezdrowej. Może być chciwość dotycząca jakiejś decyzji, władzy, panowania. No przeróżne mogą być jej formy, nie tylko dotyczyć rzeczy materialnych, ale nawet chciwość może dotyczyć takiej zachłanności darów duchowych. Przesadnej zachłanności, która to nie współgra zupełnie z tym, jakie człowiek ma predyspozycje, zdolności. Ktoś na przykład jest powołany do życia w rodzinie, czy życia w jakiejś wspólnocie, a chciałby być takim uzdrowicielem, pocieszycielem, czy naprawiaczem wszystkich, a często chciałby mieć różne też dary, charyzmaty, choć pożądanie darów nadzwyczajnych, takie dobre pragnienie, nie jest niczym złym, ale moi drodzy, no, trzeba tutaj to rozeznawać. Ktoś na przykład niewłaściwie bawi się w lekarza, a nie jest lekarzem. Nie tak jak pani doktor jest lekarzem wykształconym, uprawnionym, a ktoś czasem bawi się w jakiegoś znachora i uchodzi za jakiegoś znachora. To jest też chciwość, że się wiąże z pieniędzmi, z zarobkami, ale też z krzywdą ludzką. No różne są takie wymiary takiego złego działania. Chciwość też jest związana z tak zwanym skąpstwem, sknerstwem. Sknera nie tylko dąży do niekończącego się pomnażania stanu posiadania, ale nie chce się dzielić z nikim. Jest tak jak napompowany balon, który martwi się o to, co zrobić, żeby nie stracić tego, co ma. Jest też takie powiedzenie prozaiczne: chytry dwa razy traci, prawda? Chytry dwa razy straci. Skąpca ogarnia strach i żal na myśl o utracie tego, co ma. Dlatego warto dzisiaj przy tym temacie sobie pomyśleć w duchu też wielkiej hojności serca księdza Romana, jak on się odznaczał, jak tym, co miał, jako ksiądz się dzielił, pomagał różnym osobom, pomagał niektórym księżom. Sytuacja niektórych była bardzo trudna. Co towarzyszyłoby mi jako przeżycia, gdyby nagle, nie daj Boże, spotkała mnie utrata mieszkania, jakichś podstawowych środków do życia, nagle jest to przywiązanie. Oczywiście to są dobre pragnienia, że chcemy żyć godnie, ale co by było, gdyby? No niewielkie nieszczęście powodzian na Dolnym Śląsku, ale z drugiej strony my, jakby taki dodatkowy owoc tej refleksji w związku z tą powodzią, czy innymi nieszczęściami, pomyślmy sobie, czy jesteśmy w stanie być ludźmi wielkodusznymi, hojnymi w sercu. Skąpstwo to jest jeden z takich wyrazów właśnie chciwości. Moi drodzy, pamiętam ze swojej młodości, mojej miejscowości rodzinnej, gdzie w naszym osiedlu, nie wiecie o kogo chodzi, to mogę powiedzieć, w naszym osiedlu byli różni gospodarze,
mieli niektórzy mniej, więcej pola, lasu. Była taka rodzina, dość uboga, mieli tam różne problemy i dawniej to trudności były między innymi z zapałem, no i z tym, z czym w piecu palić. No i ludzie tam, niektórzy dla tej biednej rodziny dawali drzewo na opał, na różne jeszcze tam takie rzeczy przy gospodarstwie. A była też taka rodzina, która niesamowicie miała dużo tego lasu i nie można było nawet wejść. Pamiętam, że myśmy nawet, jak żeśmy byli młodzi, palili ogniska. Wtedy to były takie bardzo częste i modne. Ten gospodarz też mi się strasznie bali, bo jak ten gospodarz nas gdzieś zobaczył, to naprawdę można było bardzo ostro dostać kijem, jakby się gdzieś znalazło zasięg, że się w ogóle po lesie tam nie chodzi. No wiadomo, że własność prywatna dzisiaj to trochę inne czasy, ale wtedy to była rzecz normalna. Nawet nie można było tych suchych gałązek brać tam. Właśnie było to takie skąpstwo. A dzisiaj jest tak, że ten gospodarz, niestety dzieci, nie interesują się w ogóle, tak jak to się mówi na wsi, gospodarka zupełnie podupadła, a las, te piękne drzewa różnego rodzaju niszczają. Krótnie, nawet te zdrowe już się zestarzały. Nikt, to po prostu jest obraz nędzy i rozpaczy tego lasu. Ja nie wiem, czy to akurat jest, nie chcę buferować wyroku, jakaś kara za to skąpstwo, ale jest coś w tym, że po prostu teraz to wszystko na najbardziej ukazanym wymiarze drzewa to niszczenie. Moi drodzy, taki mi przyszedł przykład i rzeczywiście no, on jest realny, on ma miejsce. Jeśli chodzi, moi drodzy, o naszą hojność, której od nas żąda Pan Bóg, w różnej postaci, tak jak jesteśmy, jakim jesteśmy stanie, w sytuacji rodzinnej, tam gdzie pracujemy, to chcę Wam poddać pod refleksji tej ostatniej części naszego dzisiejszego rozważania. Po pierwsze to, że w przeciwieństwie do Ananiasza i Safiry z 5 rozdziału Dziejów Apostolskich, być zawsze w zgodzie z Panem Bogiem, w swoim sumieniu, w różnych rozliczeniach, ale w ogóle być uczciwym w sumieniu w każdej płaszczyźnie życia, a także być ze sobą samym w zgodzie. Jak nieraz mamy jakieś różne dylematy, ile komuś coś dać, podzielić, przekazać, to żebyśmy, moi drodzy, nieraz, no może jak mamy kogoś takiego zaufanego, zapytali się, poszukali gdzieś w Piśmie Świętym światła na adoracji, na modlitwie, Pan zawsze przyjdzie z konkretną, dobrą radą, żebyśmy sobie sami przez nieroztropne decyzje nie narobili bałaganu w życiu. Tak jak nieraz ludzie mają dobrą wolę, ale nie poradzą się, nie zobaczą szerzej, jaka jest na przykład praktyka jakaś i nieraz albo tracą bardzo wiele, albo nieumyślnie doprowadzają do jakichś konfliktów. Także przy podziału majątku, ale nie tylko. No, przeróżne są sytuacje życiowe. Dlatego myśląc o hojności, bardzo ważna jest tu cnota roztropności, takiej chrześcijańskiej roztropności. Słowo Boże w różnych miejscach, a także katechizm Kościoła katolickiego uczy nas, że hojność jako przeciwieństwo chciwości, skąpstwa, sknerstwa, to między innymi altruizm, bezinteresowna troska, to dobroczynność, to różnego rodzaju z dobrą intencją i z dobrym owocem działalność charytatywna, to filantropia, to pewnego rodzaju gest. Mówi się nieraz o tym, że ktoś pomógł, ktoś coś dobrego uczynił, podarował. Ten człowiek, to Boży człowiek, on ma gest. To dzisiaj mamy słowo także humanizm, ale przede wszystkim, moi drodzy, hojność to różnego rodzaju formy Ducha Ewangelii, miłosierdzia. Miłosierdzia, gdzie nawet sam nieraz ktoś nie ma wiele, ma różne problemy, ale czy może tak skromnie się
podzieli z kimś, nawet jak nie tylko chodzi o rzecz materialną, bo chodzi na przykład o czas, chodzi o jakieś dobre słowo, o jakieś życzenie swojej osoby, czymś pomocy, pracy jakiegoś. Więc to, ta hojność może mieć różne wymiary. Bardzo mi też zależy, żeby od dzisiejszego spotkania, jeśli chodzi o kategorię chciwość, hojność, żeby nie myśleć tylko w kategoriach pieniądza, ale w ogóle w kategoriach materialnych, ale także w sensie duchowym. To może nie jest łatwe, bo praktyka życia nasza jest duża i bogata w różne sytuacje. Niemniej jednak ta chciwość, hojność powinna mieć praktyczne zastosowanie także w różnych innych sytuacjach. Moi drodzy, na pewno było tak, że jak dzisiaj zacząłem omawiać ten temat, to siłą rzeczy, bo taka jest nasza też pamięć, percepcja, mieliśmy skojarzenie, jak się pojawiło chciwość, to może z jakąś osobą od razu, może mamy jakieś przykre doświadczenie. Jeśli tak faktycznie jest, pomódlmy się za tą osobę, żeby się nawróciła, jeśli ktoś nas skrzywdził, albo nam się coś nie podoba. Może warto będzie w najbliższym czasie spróbować porozmawiać z nią szczerze, bo jest korekta, ale też chciejmy wniknąć w nasze sumienie, w nasze postępowanie, bo hojność jako przeciwieństwo chciwości to różnego rodzaju miłosierdzie, miłość bliźniego, ofiarność, ofiarowanie czasu, talentu, poświęcenie się. To satysfakcja, dawane serce. Piękne teksty są, ja w tej chwili jestem, rozczytuję się, skończyłem Dzieje Apostolskie, rozczytuję się w listach świętego Pawła, w takiej osobistej lekturze i słuchajcie, jakie święty Paweł ma niesamowite zwroty, przeróżne, na przykład ten zwrot znany, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. I on to też odczytuje do rzeczy materialnych, ale także w ogóle do różnych innych rzeczywistości duchowych, psychicznych, takich związanych z pracą, z czasem i tak dalej. Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Kiedy się tak wielkodusznie, ale jak się z początku ma jakąś taki ból serca, coś trzeba tam się z kimś podzielić i tak dalej, może tak być, to później, kiedy oddamy to Panu Bogu, na przykład na adoracji, że no może mi żal tego, ale jednak daję z serca, tak przynajmniej chcę dać, Panie Jezu, daj mi taką łaskę, to właśnie Duch Święty działa tak w sanktuarium naszych umysłów i serc, że my to doświadczymy tej prawdy właśnie, której pisze święty Paweł, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. I tu chciałem jeszcze w kwestii hojności zwrócić uwagę na jeden aspekt, na tak zwaną szczerość, autentyczność, intencji, z jaką dajemy komuś, czyli motywy, prawda? Bo mogą być one nieraz takie jakieś nie do końca dobre, może komuś zależy na jakiejś pochwale, może ktoś chce po prostu uciszyć swoje sumienie, mieć święty spokój, a ktoś dopuszczał się jakiegoś grzechu, a dam jakąś tam ofiarę, czy dla świętego Antoniego, czy komuś jakoś pomogę, to będę miał święty spokój. A nie ma tam do końca tej właśnie, tej wielkoduszności, tej hojności serca, to jak to zauważymy, że tak nam jest z tym trudno i tak dalej, to właśnie znów to poświęcić Panu Bogu na adoracji, oczyścić tę intencję i Pan to przyjmuje. Nie trzeba, kiedyś miałem niedawno taki przypadek, że w ramach zadośćuczynienia ekspiacji pewna osoba przekazała pewną kwotę i poprosiła, żeby ją wykorzystać dla jakiejś osoby, która naprawdę jest potrzebująca. A później przyszła po tygodniu i mówi, że proszę księdza, ksiądz już to przekazał. Tak, przekazałem, mówię, na następny dzień. A on mówi, bo ja nie miałem takiej szczerej intencji, później mi żal tego było i ja chciałem jeszcze to raz uczynić, przekazać. Ja mówię, że nie ma takiej potrzeby, bo jeśli traf cię
gdzieś nawet jak już coś było przekazane, ale ta intencja się oczyściła, to nie trzeba powtarzać tego. Tak samo jak tej ofiary wynagradzającej komuś, tak samo jak ktoś, trochę przez analogię, jak ktoś się modli, nie ma skupienia i są osoby, które za bardzo idą perfekcjonizm, powtarzają swoje modlitwy. No nie, nie wolno nawet powtarzać. Bo ja się nie skupiłem na tym dziesiątku i powtarzam dziesiątek. No gdyby to było świadomie jakieś takie zajmowanie się czymś, kto rozmawia różaniec, a tu je gotuje, czy słucha radia jednym uchem, no to jest oczywiście, to się Panu Bogu nie podoba taka modlitwa. Lepiej robić jedno, a nie robić dwie, trzy rzeczy na raz, prawda? Zwłaszcza jeśli chodzi o modlitwę. Tak samo nie powtarzamy modlitw, tak samo nie powtarzamy jałmużny, jakiejś tutaj ofiary, bo już, nawet jak została przekazana, oczyściliśmy intencję. No jeśli oczywiście ktoś chce, dla pewności ma taką możliwość, to jak najbardziej, ale nie ma takiego obowiązku. Moi drodzy, hojność to szczodrość, to szczodrobliwość, to szlachetność, wielkoduszność, wspaniałomyślność. Wspaniałomyślność w kontekście hojności to, moi drodzy, i to jest bardzo też ważna cecha, której dzisiaj w niektórych aspektach brakuje. Wspaniałomyślność w kontekście hojności, czyli przeciwstawienia chytrości, chciwości, to jest, moi drodzy, umiejętność dostrzeżenia jakiejś biedy, braku u innych, także duchowego, psychicznego, materialnego czy jakiegoś innego. My możemy zauważyć u kogoś, kto ma ciężką sytuację materialną albo trudną, że ma jeszcze więcej różnych braków takich bytowych, duchowych, egzystencjalnych i można było z nim porozmawiać, żeby trochę nabrał takiej duchowej wolności, że no, trzeba żyć skromnie i nie można też całe życie spędzić na to, żeby tęsknić za tym, jak to inni mają dobrze. Ja kiedyś Pan mi dał taką okazję, może teraz myślicie, że to łatwo się o tym mówi, księdzu się łatwo mówi, no nie do końca. Gdyś miałem taką sytuację, że pewna osoba, pewien mężczyzna tak bardzo narzekał, raz, drugi raz przy kolejnym spotkaniu, że a inni to mają. I podałem przykład takiej osoby, która jego znajomego, który właśnie miał działalność swoją, prowadził firmę. I na pewnym momencie tak naprawdę czułem takie przynaglenie Ducha Świętego, żeby mu powiedzieć, on słuchaj, no popatrzcie, ty idziesz do pracy, pracujesz uczciwie, pięknie, godnie żyjesz, utrzymujesz rodzinę, jak pięknie twoje dwoje dzieci nie właśnie wychowujesz i tak dalej, ale ten twój kolega ma owszem dużo więcej rzeczy, ale popatrz ile on zaczął tak wymieniać, jaką on ma odpowiedzialność. Ile on musi dodatkowo wykonywać różnych takich przedsięwzięć, działań, żeby utrzymać tą swoją firmę, żeby w miarę zareagować, tu zainwestować, tam. Ja powiedziałem, że ja w ogóle się do takich rzeczy nie nadaję. To bym był noga w tym bardzo wielki, a tu jest odpowiedzialność większa. Oczywiście, że sprawy materialne bardzo szybko uderzają do głowy i mamona wielu ludzi ściąga w dół, to prawda, ale musimy też wiedzieć, że część ludzi, którzy na przykład prowadzą firmę, czy są bardzo zamożni, naprawdę pracują uczciwie i mają dużą dozę odpowiedzialności i mają też dużą dozę hojności, jeśli chodzi o kwestie relacji z bliźnimi, dlatego starajmy się ich nie osądzać. Czasem pewne nieraz grupy społeczne, czy jakieś tam właśnie grupy lepiej zarabiające, czy biznesowe, osądzamy. Różnie jest. Różnie jest. Nie wkładajmy wszystkich do jednego worka. To jest w ogóle w odniesieniu do różnych aspektów. Starajmy się czynić, abyśmy każdego
traktowali jednakowo. Święty Paweł pisze także, że rosnego dawcę miłuje Bóg, że więcej szczęścia dawania aniżeli w braniu. Niech zatem tak będzie w naszym życiu, co daj Boże przez ręce księdza Romana. Amen.